Witam Was serdecznie. To ja, Wasza ekoturystka. Dotarliśmy właśnie do Soblówki, przeuroczego miejsca w powiecie żywieckim w gminie Ujsoły. Jest tutaj absolutnie pięknie. To dopiero początek, a ja już jestem zachwycona. Czyste górskie powietrze, spokój, cisza. Cisza. No właśnie, Soblówka do 1975 roku nosiła nazwę Cicha. I rzeczywiście, jest oazą ciszy i spokoju. Już za chwilę o tej pięknej wiosce dowiemy się więcej. Zapraszam. Soblówka znana była już w XV wieku z racji przebiegającego przez nią szlaku handlowego do Wiednia, prowadzącego przez Przełęcz Przysłop, Starą Bystricę i Żylinę. Przepiękne widoki roztaczające się wokół skłaniają turystów do odwiedzenia tych terenów. Soblówka to również piękne tereny do uprawiania cichej rekreacji i przede wszystkim liczne szlaki turystyczne. Przed nami piękny cel – wejście na Rycerzową. Nazwa Rycerzowa wzięła się od miejscowości Rycerki, która ponoć należała do rycerzy, a może i do mnie los się dzisiaj uśmiechnie i spotkam na swojej drodze jakiegoś szlachetnego rycerza? Masyw Rycerzowej położony w Beskidzie Żywieckim posiada dwa szczyty. Rycerzowa 1207 metrów i graniczący ze Słowacją Wielka Rycerzowa 1226 metrów. Szczyty dzieli Przełęcz Halna, z której podziwiać można panoramę Beskidu Śląskiego, pasmo Lipowskiej i Pilska, a także pasmo Babiej Góry. Rycerzowa zdobyta. Zobaczcie, jak jest pięknie. Warto było się wspinać, warto było się poświęcić. Tu można się naprawdę oderwać od problemów. Jestem zachwycona. Przyszedł czas na chwilę odpoczynku w Bacówce. Tutaj spotykam się z panem Marianem Jelesiańskim, jedynym w swoim rodzaju przewodnikiem i wielkim pasjonatem gór. Panie Marianie, pierwsze podstawowe pytanie. Gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy na Rycerzowej. Ale Rycerzowa to taka specyficzna i przepiękna góra. Posiada siodełko i dwie kulminacje, Wielką i Małą Rycerzową. Teraz jesteśmy w siodełku. Dokładnie tak, pomiędzy Wielką a Małą. No właśnie, bo jak już tutaj jestem i wchodzimy z tej Soblówki na Rycerzową, no to ja muszę się zapytać, dlaczego warto do tej Soblówki przyjechać? Bo niepowtarzalne widoki, no to wiadomo, ale dlaczego no, jeszcze? Zgadza się, niepowtarzalne to już wiemy, bo na pewno były widoczne. Soblówka i ten teren to przede wszystkim niesamowita przyroda. Wspaniałe okazy, które jeszcze zachowały się tylko tutaj na tym terenie. I przyrodnicze jako rośliny i zwierzęce. Ale również cisza, spokój, odpoczynek, relaks. A jak już tutaj przyjedziemy, to gdzie możemy się zatrzymać? No, to nie ma problemu. Jest dom czasów dziecięcych, ma dosyć dobre warunki. Jest szkolne stronisko młodzieżowe w Starej Strażnicy. No a przede wszystkim agroturystyka u gospodarzy, u górali. No właśnie, jak już tutaj przyjedziemy, mamy już nocleg, no to teraz sprawa najważniejsza dla niektórych. Co tutaj dobrego możemy zjeść? Nie, no z tym to nie ma problemu. Agroturystyka, jak samo przez się mówi. Dobre... Oscypek jest? No, naturalnie. No przecież popatrzmy, hale, tutaj się wypasają owce. Teraz właśnie wychodzą, niebawem się tutaj pokażą owieczki. Ale jak agroturystyka, no to wiejskie jadło, to masełko, mleczko, wyroby mleczne, serki, jagnięcina. Nie powiem, że też i dziczyzna może być. Także naprawdę tego jadła to jest takiego domowego, dobrego wiejskiego pod dostatkiem. Mnie już pan nie musi przekonywać. Ja jestem przekonana, ja na pewno do Soblówki przyjadę raz jeszcze.
Ale teraz kwestia zasadnicza, jak stąd zejść? No, z tym nie ma żadnego problemu. Dróg jest wiele. Jeżeli chodzi o Soblówkę, zejście do Soblówki, to prosto. Jeden czarny szlak sprowadza bezpośrednio w zasadzie do centrum. Drugi żółty, troszkę dalej, pięknie terenem leśnym, również zwodzi do Soblówki. Zaś ja za moment będę schodził do Soblówki, ale przez Przysłop, zahaczę jeszcze o Bejhelowkę. Także wariantów, ciekawostek zejściowych jest wiele. Ja teraz proponuję tak, dokończmy tą czekoladę, podziwiajmy jeszcze te piękne widoki przez chwilę, no i zejdziemy razem. Pan mi pomoże tutaj w tej drodze. Oczywiście. Schodząc z Rycerzowej, idziemy sobie granicą, idziemy bardzo ciekawą drogą, zieloną drogą, a jak to mówią leśnicy słowaccy i polscy, zieloną cestą, bo to też z ich inicjatywy taka tutaj powstała. Bardzo ciekawa, przyrodnicza ścieżka, droga turystyczna biegnąca całym pasmem granicznym. A tu już widzę, teraz doszliśmy na rozwidlenie tych dróg. Jedna droga na Słowację, druga droga nie wiem gdzie. Gdzie idziemy? Jesteśmy na Przełęczy i nasza dalsza droga to zupełna nowość. Schodzimy do Słowacji, do Kysuc, do Wejhelowki, do skansenu, do Żeleźniczki, takiej kolejki leśnej, którą dzisiaj jeżdżą turyści. Natomiast idąc w przeciwną stronę, wracamy z powrotem do Soblówki. Idąc prosto, wychodzimy na 1083 na Świtkową, ale na czworakach. A błądząc zaś w tym lesie, dojdziemy do pięknego rezerwatu Wejhelowskie Skały, gdzie jest lęgowisko rysia. Coś nieprawdopodobnego. A czy my będziemy sprawdzani na granicy, tam do Słowacji? Te czasy się już skończyły. Nareszcie normalnie możemy przechodzić, chodzić. Rewelacja. Bezstresowo. Bezstresowo. No to co, idziemy to w którą stronę, tam? Ruszamy tam. Dobrze, to idziemy. No to zapraszam, chodźmy. I tak sobie schodząc, otwierają nam się kolejne widoki, tym razem już na Kysuce, bo Beskid Żywiecki troszkę zostaje z tyłu, ale idąc tam, turysta może szybko zejść, coś zjeść, potem wrócić się tutaj z powrotem. Zobaczycie, piękna trasa, piękne przeżycia, piękne ciekawostki. Na terenie Słowacji zobaczyć możemy jeden z największych skansenów na tym terenie. Jest świadectwem sposobu życia i kultury ludu kisuckiego w dawnej przeszłości. W jego skład wchodzą zabudowania mieszkalne, gospodarcze, publiczne, obiekty techniczne oraz budowle sakralne. Atrakcją jest również zabytkowa kolejka wąskotorowa. Fantastycznie, to jest, bardzo mi się podoba. Naprawdę. Teren jest bogaty przyrodniczo, bardzo ładny z punktu widzenia geograficznego. Można te piękne widoki sobie pooglądać. A ja myślę, że te spacery są po prostu świetnie. Oj! Murany! Proszę się nie obawiać. Panie Marianie, to pan tym moim rycerzem z Rycerzowej. Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. Murany. Dziękuję pięknie za wycieczkę. Bardzo mi było miło. Muszę odebrać grupę. Myślę, to ja sama do Soblówki, bez pana. Ale starym szlakiem przemytników koni. No to się trzeba bać trochę samemu. Myślę, że nie. Nie? Będę bezpieczna? Ponad godzinkę i... I już. I już jesteśmy no w Soblówce. To do zobaczenia na szlaku. Na szlaku. Gdzie jest pan Marian? Tu jest błoto. A na miejscu już czeka na mnie pan Krzysztof Jamrozowicz, dyrektor Domów Czasów Dziecięcych w Soblówce. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzień dobry, pani Wiktorio. Dzień dobry. Ja słyszałam, że w tym budynku za nami to bardzo są ciekawe inicjatywy podejmowane. Rzeczywiście, jeżeli pani jest zainteresowana, to ja z przyjemnością pani o tym opowiem.
W budynku za nami mieszczą się dwie placówki oświatowe, Dom Wczasów Dziecięcych i Szkolne Stronnictwo Młodzieżowe. Obydwie te placówki zajmują się udzielaniem noclegów dla dzieci i młodzieży, ale oprócz tego placówki te prowadzą działalność edukacyjną. Głównie to jest działalność z zakresu edukacji ekologicznej, ale także edukacji regionalnej. Młodzież, która do nas przyjeżdża, poznaje zwyczaje góralskie, zapoznaje się z najbardziej wartościowymi miejscami przyrodniczo, a także turystycznie w Beskidzie Żywieckim. Jeżeli tylko jest Pani zainteresowana, to bardzo serdecznie zapraszam. No to idziemy. Edukacja muzyczna jest bardzo ważna, również w górach. Doskonale wie o tym Zbigniew Wałach, znakomity muzyk i folklorysta. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o takich tradycyjnych, archaicznych, dawnych instrumentach, które występowały na terenie Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Na terenie Beskidu Śląskiego występowały gajdy, o których Wam powiem teraz, a u Was na Żywiecczyźnie były dudy. Różnica polegała na tym, że żeby zagrać na dudach, trzeba było ustami poprzez taki ustnik napompować ten zbiornik powietrza, a tym zbiornikiem była dobrze wyprawiona skóra z kozy. A w Beskidzie Śląskim w gajdach był tak zwany dymlok, taki miech kowalski, którym, za pomocą którego pompowało się powietrze, żeby ten instrument zagrał, bo tutaj powietrze gra. Ta część tego instrumentu to jest bas, gra jednostajną melodię. Ten bas zawsze był ładnie inkrustowany z drewna twardego. Tutaj w tym przypadku to jest cisowe drewno. A te wszystkie wzory, które widzicie, to jest cyna zatapiana w drzewo. Trzeba było zrobić rowek, trzeba było wyciąć ornamentację, wzór. Przywijało się papier, robiło się lejek, rozgrzewało się w tyglu gorącą cynę i zalewało się. I każdy jeden wzorek właśnie tak powstał. Na końcu i w dudach, i w gajdach jest róg ładnie zagięty, wygięty i taka tuba rezonansowa. Natomiast w przodzie, tak jak tu widzicie, jest taka fujarka, która nazywa się gajdzica. Ma tylko 6 otworków, zakończona jest rogiem. I teraz, żeby zagrać na takim instrumencie, widzicie, to ja muszę się podpiąć. Spróbujemy, jak nam to wyjdzie, napompować ten worek i wtedy próbujemy coś zagrać. Takie gajdy, tak samo dudy w towarzystwie skrzypiec, czyli dwa instrumenty, gajdy, dudy, grały tylko i wyłącznie ze skrzypcami i to był taki stary, archaiczny skład muzyki góralskiej. Dwa instrumenty, skrzypce, gajdy, względnie skrzypce i dudy. Wszystkie wesela, wszystkie obrzędy, każda muzyka właśnie była grana w taki sposób. Pewnie nie można wyobrazić sobie prawdziwego wieczoru w górach bez ogniska i kapeli góralskiej. Kapela Krucytyrk zaraziła nas jakże wesołą, beskidzką atmosferą. Wysoko górka, wysoko górka, przelipki, urosły wące, wszyczka pykowni doły. Urosły wące, wszyczka pykowni doły. Thank you.
Nasz fantastyczny dzień w Soblówce powoli się kończy. Po całym dniu pełnym wrażeń ognisko prawdziwe, góralskie, w iście beskidzkiej atmosferze. Góralskie jadło gotowe, kapela nam będzie przygrywać, mam nadzieję, do rana. A teraz ja się z wami żegnam, zapraszam gorąco do Soblówki. A teraz kapela, grajcie, idziemy do ogniska!